Gosiu, znajdujemy się dzisiaj w niezwykle bajkowej scenerii jednego z najpiękniejszych atelier w Warszawie. Mówię tutaj oczywiście o atelier Sylwii Romaniuk. No i trzeba przyznać, że prezentujesz się fenomenalnie. I chciałam się ciebie zapytać, bo wiem, że poddałaś się metamorfozie. Co cię w ogóle do tego skłoniło i jaka to będzie metamorfoza? No muszę powiedzieć, że w ogóle ten rok jest dla mnie bardzo szczęśliwy i pamiętam jeszcze kilka lat temu, bardzo marzyłam, żeby trafić do atelier Sylwii Romaniuk. Jej bajeczne suknie zawsze mnie zachwycały i w tym roku, właśnie tuż po programie Twoja twarz brzmi znajomo, odezwała się do mnie Sylwia Romaniuk razem z Patrycją Pająk i zaproponowały mi metamorfozę. Chciały, żeby jakby iść za ciosem tego programu, bo zobaczyły, jaki mam głos i chciały po prostu, aby mój wizerunek pasował do tego, co zobaczyły w programie. No i właśnie stąd te zaproszenie. No i muszę powiedzieć, że jak ubrałam tą sukienkę, no to po prostu czuję się naprawdę przepięknie. Jestem w bajkowym świecie. To jaka to będzie metamorfoza? To będzie, no zresztą chyba widzicie, ta kobieta z klasą, która jest pewna siebie, seksowna, zmysłowa. Czy to jest też tak, że ty z racji tego, iż byłaś na diecie, bardzo mocno ćwiczyłaś i dbałaś o swoje ciało, czujesz się teraz bardziej seksownie i jesteś na przykład gotowa na to, aby właśnie pokazywać swoje ciało chętniej niż, dajmy na to, 2 lata temu? Oczywiście, że tak. Uważam, że sport jest bardzo ważny, nie tylko ze względu na to, że zmienia się sylwetka, jest jędrniejsze ciało, natomiast na pewno psychicznie bardzo to dobrze wpływa, daje dużo pewności siebie. I ja faktycznie teraz czuję, że w takich sukienkach dodatkowo jeszcze, wiesz, zyskuję tą pewność i taką zmysłowość, także wszystko razem idealnie pasuje, mam wrażenie. Który atrybut kobiecości jest twoim ulubionym? Który najchętniej pokazujesz? Myślę, że piersi, tak, i nogi. No, to trzeba przyznać, że w tej sukni wszystko widać idealnie i jest przepięknie podkreślone, ale ja chciałam także nawiązać właśnie do kreacji, którą masz dzisiaj na sobie, bo nie jesteś pierwszą gwiazdą, która w tej kreacji się pokazuje. Tak, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaszczycona, bo okazało się, że wcześniej dokładnie taką samą kreację ubrała jedna z moich ulubionych światowych wokalistek, Nicole Scherzinger, która dawała prywatny koncert dla Bulgarii. Także naprawdę czuję się zaszczycona. No i warto także wspomnieć, że macie podobne wymiary, bo sukienka jest dokładnie w tym samym rozmiarze, twoja sukienka w tym samym rozmiarze, który miała Nicole. Tak, to dokładnie, to jest rozmiar 36, także bardzo, bardzo się cieszę. No dobrze, to zdradź nam w takim razie, o ile oczywiście wiesz, jaki jest koszt tej niezwykłej kreacji. Koszt to 22 tysiące złotych. Czyli trzeba przyznać, że ty dzisiaj jesteś kobietą w 100% bezcenną, bo nie dość, że wspaniała kreacja, tutaj widzę diamenty, to jeszcze talent. No faktycznie muszę powiedzieć, że trzeba mieć zasobny portfel, żeby pozwolić sobie na taką kreację i taki pierścionek, ale myślę, że każda kobieta, która się czuje pewna siebie, która jest właśnie zmysłowa, zasługuje na coś takiego, żeby chociaż nawet raz mieć na sobie taką kreację. Kreowaniem kobiecego wizerunku zajmuję się od lat, także to dzieje się zawsze. Natomiast teraz razem z Patrycją chcieliśmy bardziej się na tym skupić, sfokusować się nie tylko na gwiazdach, ale ogólnie na kobietach i zrobić dokumentację tego cudownego projektu, bo jest to cudowny proces, kiedy te kobiety zmieniają się, widzą te przemiany, to widać w ich oczach, w ich emocjach i w tym, jak wyrażają siebie. To jest cudowne, dlatego stwierdziliśmy, że to jest świetny materiał, który można pokazać innym kobietom, żeby je zainspirować do przemiany, do tego, żeby bardziej siebie pokochały i po prostu lśniły swoim najjaśniejszym blaskiem.